Bolesław III przyszedł na świat 20 sierpnia 1086 roku jako syn Władysława Hermana oraz Judyty Przemyślitki. Według Gala Anonima narodziny chłopca miały być wynikiem cudu. Władca Polski oraz córka Wratysława starali się bowiem o potomstwo kilka lat. Niestety bezskutecznie. Gdy zawiodła wszelka nadzieja, poznański biskup Frank miał powiedzieć małżonkom o opactwie Saint-Gilles nad Rodanem. I jak pisał w swej pracy dr Michał Grzybowski, miejsce to było głównym ośrodkiem kultu niezwykle popularnego w średniowieczu świętego i Idziego. Wkrótce do benedyktyńskiego klasztoru udali się polscy wysłannicy, w tym kapelan księżnej o imieniu Piotr. Po dotarciu na miejsce złożyli oni mnichom wiele drogocennych darów, wśród których był wykonany ze złota posąg dziecka. Modlitwę zakonników przyniosły oczekiwany skutek, a Władysław i Judyta mogli niebawem cieszyć się z narodzin syna. Noworodkowi nadano imię Bolesław, mające szczególne znaczenie dla dynastii Piastów. Nosili je niegdyś pierwszy król Polski, Bolesław Chrobry oraz brat Hermana. Bolesław Szczodry, zwany również śmiałym. Jak zauważył Włodzimierz Szafrański, w trakcie porodu Bolesława III wystąpiły komplikacje, które prawdopodobnie doprowadziły do deformacji twarzy chłopca. Badacz stwierdził, że, tu cytat, rzucającą się cechą w obliczu księcia było silne skręcenie lewostronne twarzy i związana z tym asymetria. Część lewa miała mniejszą powierzchnię niż prawa. Z tego względu chłopiec znany będzie później pod przydomkiem krzywousty. Jego matce nie dane było nacieszyć się potomkiem. Zmarła ona jeszcze w tym samym roku 25 grudnia. Dzieciństwo Bolesława nie należało do najłatwiejszych. Zaledwie dwa lata po śmierci jego matki, ojciec chłopca pojął za żonę kolejną Judytę, tym razem Salicką, siostrę cesarza Henryka IV. Z racji tego, że kobieta była osobą niezwykle ambitną, istniało niebezpieczeństwo, że po urodzeniu syna będzie chciała pozbyć się potencjalnego konkurenta do tronu. Los chciał jednak inaczej, gdyż małżonka Władysława urodziła mu trzy córki. Zagrożeniem był także sieciech, który coraz bardziej uzależniał od siebie Hermana, a jednocześnie był opiekunem jego syna. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o niepokornym Palatynie, Zapraszam do obejrzenia jednego z moich poprzednich filmów. Link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Pod względem charakteru Bolesław nie przypominał spokojnego oraz zachowawczego ojca, lecz swych sławnych imienników. Chłopiec nie był również tak dobrze wykształcony jak jego przyrodni brat Zbigniew. Jego głowę zaprzątały polowania, zapasy z rówieśnikami oraz wyprawy wojenne. Na pierwszą z takowych, kierowanych przez sieciecha i mającą na celu morawy, wyruszył mając zaledwie 7 lat. Mariusz Samp w swojej książce powołuje się na Gala Anonima, który w swojej kronice pisał o młodym Bolesławie następująco. Nie uganiał się za czymi zabawami, jak to zwykła czynić częstokroć swa wola chłopięca, lecz starał się naśladować dzielne i rycerskie czyny. O ile mógł to w tym wieku. I aczkolwiek jest zwyczajem chłopców szlachetnego rodu zabawiać się psami i ptakami, to Bolesław jeszcze w pacholęstwie więcej cieszył się służbą rycerską. Jeszcze bowiem nie zdołał o własnych siłach dosiąść lub zsiąść z konia, a już wbrew woli ojca lub niekiedy bez jego wiedzy, wyruszał na wyprawę przeciw wrogom jako wódz rycerstwa. Kronikarz w swym dziele zwrócił również uwagę na niezwykłe męstwo chłopca. Profesor Stanisław Rosik, opierając się na przekazie gala, opisał przebieg polowania, w czasie którego krzywousty, dojrzawszy w lesie olbrzymiego dzika, chwycił włócznię w celu zabicia zwierzęcia. Nie pozwolił mu na to jeden z rycerzy, który sięgnął po broń trzymaną przez chłopca. Bolesław jednak zaskoczył wszystkich pokonując zarówno dzika, jak i doświadczonego wojaka. Z kolei Tomasz Biber i Maciej Leszczyński zwracają uwagę na to, że w wieku 15 lat ruszył on na pomoc oblężonemu przez pomorzan Santokowi i pokonał wrogów. Po tym sukcesie został pasowany na rycerza, a wydarzeniu temu towarzyszyła wielka uroczystość. Jak pisał wspomniany już Michał Grzybowski, w czasie jej trwania Władysław przekazał potomkowi pocałunek pokoju. Relacje między ojcem i synem już wówczas nie należały do najlepszych ze względu na uległość monarchy wobec sieciecha. Jeżeli chcecie poznać dokładny przebieg wypadków, zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu z serii Władcy Polski. 4 czerwca 1102 roku zmarł Władysław Herman, zaś po kilku dniach do płocka przybyli jego synowie. Jeszcze przed złożeniem ciała władcy w katedrze Bolesław i Zbigniew zdążyli się pokłócić o bogactwa i wpływy. Na tym etapie drogi obu braci się rozchodziły. Kiedyś potrafili ramię w ramię walczyć przeciw wpływom się ciecha na dworze ojca, jednak teraz musieli stanąć przeciwko sobie. Każdy z nich zdawał sobie sprawę z tego, że rozpoczyna się rozgrywka o władzę w państwie. Ostatecznie sytuacja została załagodzona dzięki mediacjom arcybiskupa Marcina. A mężczyźni zastosowali się do woli zmarłego ojca. Zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami Zbigniew otrzymał mazowsze, a Bolesław pas południowej Polski. Wraz z biegiem czasu relacje między braćmi ulegały pogorszeniu. Według pierwszego kronikarza polskich dziejów, Zbigniew miał zażądać od Bolesława, aby ten uznał jego zwierzchnictwo. Jak łatwo się domyślić, Krzywousty nie zamierzał się na to zgodzić i zaczął dążyć do umocnienia swojej pozycji. Potomków Władysława dzieliła także polityka wobec Pomorza. Starszy z nich utrzymywał z Pomorzanami pokojowe relacje, gdyż w przeszłości stanęli po jego stronie w walkach przeciw ojcu. Młodszemu z kolei jesienią 1102 roku udało się zdobyć Białogard, a od kolejnego roku, jak zauważył Teodor Tyc, Zaczął konsekwentnie atakować położone na północy ziemie pomorskie. Jakby tego było mało, wkrótce Bolesław pojął za żonę Zbysławę, córkę Świętopełka II, będącego wielkim księciem kijowskim. Wiadomość ta spotkała się z niezadowoleniem Zbigniewa, który z niepokojem obserwował, jak jego brat rośnie w siłę. Wzmiankowany już profesor Rosik w rozmowie z Beatą Maciejewską zwrócił uwagę na to, że pierworodny syn Władysława nie pojawił się na ślubie młodszego brata. Nie poprzestał jednak na wyraźnym okazaniu swego niezadowolenia. W czasie trwania wesela na Śląsk wkroczyły armie czeskiego księcia Bożywoja II, wspierane przez siły świętopełka Morawskiego. Bolesław nie dał się zwieść i od razu wysłał do Zbigniewa poselstwo z zapytaniem, dlaczego posunął się on do takiego ruchu. Choć brat Krzywoł tego zaprzeczył, jakoby miał z najazdem cokolwiek wspólnego, to trudno było mu wierzyć na słowo. Przywoływany wcześniej badacz wskazuje na relację czeskiego kronikarza Kosmasa, który w swym dziele otwarcie stwierdził, że Zbigniew obiecał Bożywojowi drugiemu pieniądze w zamian za podjęcie działań przeciw Bolesławowi. Młodszy z synów Władysława nie zamierzał biernie przyglądać się działaniom wrogów. Podobnie do swego starszego brata przekupił on czeskiego księcia, wskutek czego ten odstąpił od Zbigniewa. Na podobne traktowanie nie mógł liczyć Świętopełk Morawski, na ziemię którego Bolesław wysłał trzy zbrojne chówce. Niestety, podczas drogi powrotnej polskie oddziały zostały doścignięte i zaatakowane przez wojsko Świętopełka. Rozgorzała krwawa bitwa, w której rękę stracił wierny Krzywoustemu Komes Żelisław. Mężczyzna wykazał się zimną krwią i przy pomocy drugiej ręki zabił przeciwnika, odpowiedzialnego za utratę kończyny. Starcie nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte, jednak Bolesław, będąc pod wrażeniem czynu Żalisława, podarował mu odlew ręki wykonany ze złota. Jak zauważył Adam Dylewski, od 1104 do 1105 roku krzywousty podjął wiele wypraw łupieszczych których celem było pogańskie Pomorze. Badacz stwierdził, że dzięki nim książę zyskał, tu cytat, popularność w kraju i sławę rycerską. Bolesław dążył także do porozumienia się z bratem i nakłonienia go do prowadzenia jednolitej polityki względem wspomnianych ziem, co w 1106 roku zaowocowało decyzją o zorganizowaniu wspólnej wyprawy. Ta skończyła się, zanim tak naprawdę zaczęła. Tak pisał o tym wydarzeniu Teodor Tyc. W toku przygotowań jednak Zbigniew zmienił swe stanowisko i ponowił stosunki zgodne z Pomorzanami. Bolesław nie otrzymał od niego posiłków, a został nawet na własnym pograniczu zaskoczony przez Pomorzan. W tym czasie Zbigniew otrzymywał od nich podarki i im się odwzajemniał. Ziemie jego nie podlegały napadom pomorskim. W tej właśnie chęci zabezpieczenia swych ziem pogranicznych od wyjazdów pomorskich, tkwiły pewnie główne przyczyny jego polityki pokojowej. Bolesław, przyciśnięty, gotów był nawet przez chwilę uznać zwierzchnictwo brata, pod warunkiem podjęcia agresywnej polityki przeciw pomorzu. Antagonizm braci parł jednak do ostatecznej wyprawy. Relacje między synami Władysława uległy znaczącemu pogorszeniu. Stało się jasne, że póki polskie ziemie rządzone będą przez dwóch władców, Puty nie ma co myśleć o prowadzeniu skutecznej polityki zagranicznej. Zbigniew szukał poparcia u Czechów, z kolei Bolesław mógł liczyć na wsparcie ze strony Węgrów. Wkrótce młodszy z braci wykazał się nie lada przebiegłością, kiedy to przekonał Bożywoja II do zaniechania skierowanych przeciw niemu działań. Tym samym Zbigniew nie mógł liczyć na pomoc czeskich wojsk. Z kolei Bolesław, wspierany przez siły ruskie i węgierskie, zaatakował ziemie należące do brata, zajmując m.in. Kalisz, Gniezno i Łęczycę. Ponadto w jego ręce trafił arcybiskup gnieźnieński Marcin, będący głównym stronnikiem Zbigniewa. Po przekroczeniu Wisły przez wrogie siły, starszy z braci zrozumiał, że jego sytuacja jest beznadziejna. Dzięki pośrednictwu krakowskiego biskupa Boldwina stanął on przed Bolesławem, uznał jego wyższość oraz przyrzekł mu posłuszeństwo. Gal Anonim w swojej kronice zaznaczył, że dzięki temu Zbigniew, tu cytat, wyjednał puszczenie sobie Mazowsza, którym przecież nie jako pan udzielny, lecz rycerz pod rozkazami miał zawiadywać. Pomimo złożonych obietnic, niedługo później pierworodny syn Hermana, Chcąc prawdopodobnie pokazać swą niezależność, nie przysłał bratu przyrzeczonych posiłków, mających wesprzeć jego kolejną wyprawę na pomorze. Bolesław, mający dość upartego brata, odebrał mu Mazowsze, a następnie wypędził z kraju. Dążący do odzyskania utraconych wpływów Zbigniew, zaczął z kolei szukać pomocy u Czechów i Niemców. Władza nad całością ziem polskich znalazła się w rękach Krzywołustego który nie zamierzał spocząć na laurach nadal organizował on wyprawy przeciwko pomorzanom jednak jak zauważył wspomniany już Adam Dylewski zmienił taktykę zamiast praktykowanego dotąd łupiestwa postawił na aneksję wrogich terytoriów w czasie najazdu z 1109 roku pokonał on pomorską armię i zdobył wiele grodów położonych na lewym brzegu Noteci w tym nakło bardzo ważne ze względu na swą funkcję obronną czy to ze względu na napięte relacje z sąsiednimi państwami, czy też w wyniku błędnego osądu, Bolesław niebawem oddał gród w lenno Świętopełkowi Nakielskiemu. Mężczyzna nie słynął z lojalności, o czym polski książę miał się wkrótce przekonać. Obecnie miał jednak inne problemy na głowie. Cofnijmy się na chwilę do roku 1108. Wówczas to niemiecki król, Henryk V, postanowił wesprzeć starania Almosa, pretendenta do węgierskiej korony. Niedługo potem połączone siły niemiecko-czeskie wkroczyły na tereny Kolomana uczonego, chcąc doprowadzić do porządku niepokornego władcę. Dostrzegając skalę zagrożenia, władca wezwał na pomoc polskiego księcia, z którym to w przeszłości zawarł przymierze. Bolesław dotrzymał słowa i uderzył na Czechy, powodując tym samym efekt domina. Gdy tylko czeski monarcha otrzymał wiadomość o ataku krzywołstego, zebrał swe wojska i pospiesznie wrócił do kraju. W ten sposób władcy Węgier oraz Polski osiągnęli dokładnie to, co chcieli. Osłabiony Henryk V nie był w stanie zyskać zdecydowanej przewagi nad przeciwnikiem, zwyciężając jedynie w kilku mniejszych bitwach. Ostatecznie zawarł on układ z Kolomanem, a następnie wycofał się. Nie zapomniał jednak o interwencji Bolesława, mającej ogromny wpływ na porażkę całego przedsięwzięcia. Okazja do zemsty nadarzyła się bardzo szybko. Po swym wygnaniu z kraju Zbigniew przebywał najpierw w Czechach, później zaś ruszył w kierunku Niemiec, aby szukać pomocy u Henryka. Oczywiście król poparł pretensje Przybysza, dostrzegając w tym możliwość osłabienia Krzywoustego. Niebawem wysłał do Bolesława poselstwo z żądaniem zwrócenia Zbigniewowi połowy kraju. Oprócz tego polski książę miał odtąd płacić roczny trybut w wysokości 300 grzywien srebra bądź wystawić 300 rycerzy, mających wspomóc niemieckiego monarchę w planowanej wyprawie włoskiej. Odpowiedź krzywą z tego była zdecydowana, a jej treść przytoczył w swojej kronice Gal Anonim. Jeżeli pieniędzy naszych lub rycerzy polskich żądasz tytułem trybutu, to mielibyśmy się za niewiasty, a nie za mężów, gdybyśmy wolności swej nie bronili. Do przyjęcia zaś buntownika lub do podzielenia się z nim niepodzielnym królestwem nie zmusi mnie przemoc żadnej obcej władzy, a chyba tylko jednomyślna rada moich doradców i swobodna decyzja mojej własnej woli. Przeto jeśli byś po dobroci, a nie z pogróżkami zażądał pieniędzy lub rycerzy na pomoc Kościołowi Rzymskiemu, uzyskałbyś zapewne nie mniej pomocy i rady u nas niż twoi przodkowie u naszych. Zatem bacz komu grozisz, jeśli zaczniesz wojnę, znajdziesz ją. Możemy się jedynie domyślać, jak wściekły musiał być Henryk V po odmowie ze strony Bolesława. Jeszcze w tym samym roku wybuchła wojna, w której to Polacy musieli stawić czoła wojskom niemieckim, wspieranym przez oddziały świętopełka czeskiego. Najeźdźcy, liczący na odniesienie łatwego zwycięstwa, szybko zdali sobie sprawę z zawziętości swych przeciwników. Pierwszym grodem, który napotkali na swej drodze, był mocno obwarowany bytą. Oburzony Henryk miał nawet skierować do brata Krzywołstego następujące słowa. Zbigniewie, tak to Polacy ciebie uznają za swego pana? Tak to pragną opuścić twego brata i domagają się objęcia rządów przez ciebie? Zniecierpliwiony monarcha kazał ominąć gród, jednak ponownie spotkała go niespodzianka. Gdy część jego rycerstwa, chcąc wykazać się odwagą, ruszyła w kierunku bytomia, naprzeciw nim wyszli broniący go dotąd mieszkańcy. Pragnąc zachować przy życiu lekkomyślnych wojowników, Król posłał im na pomoc łuczników oraz kuszników, których obecność miała odstraszyć Polaków. Ci jednak nie przejęli się spadającymi na nich zewsząd strzałami i pozbawili życia wielu nieroztropnych rycerzy. Początek wyprawy był fatalny, ale dalej miało być jeszcze gorzej. Jak pisze Urszula Łęczycka, gdy Bolesław dowiedział się o wtargnięciu na polskie tereny niemieckiego króla, zawrócił z pomorza, a swoim poddanym rozkazał zabezpieczyć przejścia i brody na odrze. Ponadto zaczął gromadzić posiłki na terenie kraju, a także posłał umyślnych po pomoc na Węgry i ruś. Henryk zaskoczył jednak krzywołstego. Zamiast szukać najdogodniejszego miejsca do przekroczenia brodów, przeprawił się prosto pod głogów. Mieszkańcom grodu udało się wynegocjować od niemieckiego władcy pięć dni zawieszenia broni. W czasie których wybrane spośród głogowian poselstwo miało skontaktować się z Bolesławem w celu zawarcia pokoju bądź innego typu układu. W zamian jednak monarcha zażądał zakładników, którzy po wyznaczonym czasie, niezależnie od wyniku pertraktacji, mieli zostać wypuszczeni. Ci, którzy pozostali w grodzie, zajęli się umacnianiem fortyfikacji, które w niektórych miejscach zniszczył upływ czasu. Z kolei ci, którzy wchodzili w skład poselstwa, Przybyli do tego i przedstawili mu sytuację. Polski władca nakazał dalej bronić Głogowa, a tym, którzy chcieliby poddać gród ze względu na zakładników, zagroził szubienicą. Otrzymawszy jasne rozkazy, mieszczanie wrócili do Henryka i poinformowali go, że Bolesław obecnie nie pragnie pokoju. Rozgniewany król złamał dane słowo i odmówił wydania zakładników, póki Głogowianie się nie poddadzą. Ponadto niemiecki monarcha, chcąc osiągnąć sukces za wszelką cenę, postanowił wykorzystać przetrzymywanych mieszkańców jako żywe tarcze. Ponownie oddajmy głos Galowi Anonimowi. Wtedy cesarz Henryk V, sądząc, że litość nad synami i krewniakami zmiękczy serca Głogowian, polecił co znaczniejszych pochodzeniem spośród zakładników z Głogowa oraz syna Komesa Grodowego przywiązać do machin oblężniczych, w przekonaniu, że tak bez krwi rozlewu otworzy sobie bramy grodu. A tymczasem grodzianie wcale nie oszczędzali własnych synów i krewnych więcej niż Czechów i Niemców, lecz zmuszali ich kamieniami i orężem do odstąpienia od muru. Cesarz, wtedy widząc, że takim sposobem nie pokona grodu, niegłogowian nie potrafi zachwiać w powziętym postanowieniu, siłą oręża starał się osiągnąć to, czego podstępem nie zdołał. Zewsząd zatem przypuszczono szturm do grodu i z obu stron podniósł się krzyk potężny. Niemcy nacierają na gród. Polacy się bronią. Zewsząd machiny wyrzucają głazy. Kusze szczękają. Pociski i strzały latają w powietrzu. Dziurawią tarcze, przebijają kolczugi, miażdżą hełmy. Niemcy nakręcali kusze. Polacy machiny oprócz kusz. Niemcy wypuszczali strzały. Polacy pociski oprócz strzał. Niemcy obracali proces kamieniami, Polacy kamienie młyńskie z zaostrzonymi drągami. Dzielni obrońcy nie byli jedynym zmartwieniem przywódców wyprawy. Wzmiankowana już Urszula Łęczycka zauważyła, że Bolesław nękał Niemców znajdujących się pod Głogowem, organizując zasadzki wokół ich obozu. Jego celem byli nie tylko łupieżcy czy podpalacze, ale także żołnierze poszukujący żywności na pobliskich terenach. W końcu doszło do tego, że nie oddalali się oni od swych stanowisk, obawiając się niespodziewanego ataku ze strony polskich oddziałów. Książę uderzał na mniejsze zgrupowania niezależnie od pory dnia, przez co wrogowie zaczęli go w końcu nazywać Bolesławem, który nie śpi. Po wielu dniach, Henryk, zdając sobie sprawę z bezcelowości dotychczasowych działań, postanowił odstąpić od oblężenia Głogowa i ruszył w kierunku Wrocławia. W międzyczasie próbował paktować z Krzywoustym, rezygnując z dużej części pierwotnych żądań, jednak jego propozycja została kategorycznie odrzucona. W końcu przystąpił do oblężenia grodu, lecz tutaj znów sytuacja się powtórzyła. Mieszkańcy bronili się dzielnie, a Bolesław trzymał się blisko wrogiej armii, gotowy na rozbijanie mniejszych grup. Zarówno Niemcy, jak i Czesi mieli dość dalszych walk, nie przynoszących żadnych rezultatów. Czarę goryczy przelała śmierć Świętopełka, który został zabity przez jednego ze swych własnych rycerzy. Wrogie siły przystąpiły do odwrotu, a Krzywousty mógł cieszyć się z odniesionego sukcesu. Jego myśli szybko jednak zaczęły zaprzątać sprawy czeskie, a stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze... Bolesław chciał ukarać Czechów za pomoc udzieloną Henrykowi V w dopiero co zakończonym najeździe. Po drugie, polski książę pragnął osadzić na tamtejszym tronie zbiegłego do Polski Sobiesława, brata wzmiankowanego wcześniej Bożywoja II. Po trzecie, schronienie na czeskim dworze znalazł Zbigniew. W 1110 roku Krzywousty wkroczył na tereny państwa czeskiego i pokonał wrogą armię w bitwie nad Trutiną. Nie udało mu się jednak osadzić na tronie sobie Sława, czy też ująć niepokornego brata. Zimą tego samego roku wkroczył do Prus, skąd wkrótce wywiozł olbrzymie łupy oraz wziął w niewolę licznych mieszkańców tych terenów. W 1111 roku Krzywousty zawarł porozumienie z władcą Czech, Władysławem I. Na mocy którego Sobiesław wrócił do kraju i otrzymał od brata dzielnicę we Władanie. W myśl podjętych decyzji, Zbigniew miał z kolei wrócić do Polski i zostać uposażony przez Bolesława. Jeżeli wierzyć przekazom gala, starszy z synów Hermana nie uszanował dobrej woli brata, któremu obiecywał wcześniej pokorę i wierność. Pod wpływem podszeptów ludzi ze swego otoczenia postanowił złamać obowiązujący ceremoniał. Czym zwrócił na siebie uwagę zgromadzonych poddanych? Stawił się przed Bolesławem z grupą osób, spośród których jedna niosła przed nim miecz, a pozostałe grały na bębnach i cytrach. Dla wszystkich stało się jasne, że Zbigniew nie zamierza być wasalem i będzie chciał współrządzić państwem. Niedługo później polski władca podjął brzemienną w skutkach decyzję. Rozkazał uwięzić, a następnie oślepić brata, który wkrótce zmarł. Czyn księcia spotkał się z potępieniem zarówno ze strony poddanych, jak i innych monarchów. Kosmas przytoczył w swej kronice słowa Władysława I, który miał powiedzieć: Nigdy nie upodobnię się do księcia polskiego Bolesława, który swego brata Zbigniewa pod przysięgą wierności podstępnie przywołał, a trzeciego dnia pozbawił oczu. Krzywołusty szybko zrozumiał, że popełnił olbrzymi błąd który w dłuższej perspektywie mógł go kosztować nawet utratę władzy. Jak zauważył dr Michał Grzybowski, już w lutym 1113 roku władca rozpoczął dobrowolną pokutę. Zaczął żyć w odosobnieniu, przywdział włosiennicę, żywił się tylko chlebem i wodą, a także uczestniczył w mszach za zmarłych. Następnie wyruszył w pielgrzymkę na Węgry, do klasztoru Świętego Idziego. Spotkał się wówczas z węgierskim królem Kolomanem, aby odnowić przymierze polsko-węgierskie. Jego kolejnym celem był grób świętego Wojciecha. Książę stawił się w gnieźnie w czasie Wielkiego Tygodnia i, zgodnie z rytuałem, poprosił publicznie o rozgrzeszenie. Wspomniany wcześniej badacz zwrócił uwagę na to, że, tu cytat, pielgrzymującemu pokutnikowi nie można było zamknąć drogi do gniezna. W Gnieźnie zaś nie można było odmówić rozgrzeszenia. Udzielając go, episkopat nie mógł jednocześnie przystąpić do ewentualnego rokoszu. Ostatecznie klątwa rzucona przez arcybiskupa Marcina została zdjęta. Nastąpiło pojednanie, a ryzyko wybuchu buntu stało się pieśnią przeszłości. Bolesław znów stanął na czele państwa jako jedyny władca. Jeszcze przed śmiercią Zbigniewa, bo w 1112 roku Bolesław znów wyruszył na Pomorze. Tym razem w celu rozprawienia się ze Świętopełkiem Nakielskim. Mężczyzna niegdyś otrzymał od polskiego księcia nakło, jednak po 1109 roku przestał spełniać obowiązki lennika i stał się nielojalny. Oblężenie grodu nie przyniosło spodziewanych rezultatów, jednak skłoniło Świętopełka do ustępstw. Zobowiązał się on do ponownego płacenia daniny, a także oddał swego syna jako zakładnika. W kolejnym roku ponownie jednak przestał wywiązywać się ze swych obowiązków, wskutek czego polski władca zdecydował się znów zareagować. Zdobył wyszogród, a później również nakło, które wcielił do państwa polskiego. Z kolei kilka lat później temu udało się zająć Pomorze Gdańskie. Prawdopodobnie w 1114 roku, w nieznanych okolicznościach, zmarła żona Bolesława Zbysława. Już w kolejnym roku książę ożenił się z Salomeą, której rodzicami byli Henryksbergu oraz Adelaida von Mochenthal. Małżeństwo okazało się być niezwykle udane, o czym świadczy liczba dzieci, których doczekała się para. W ciągu 23 lat na świat przyszło sześciu chłopców: Leszek, Kazimierz, Bolesław, Mieszko, Henryk oraz kolejny Kazimierz. Władca mógł pochwalić się również taką samą liczbą córek, których losy potoczyły się w różny sposób. Ryksa została żoną szwedzkiego króla, Magnusa Silnego, a jej młodsza, nieznana z imienia siostra, wyszła prawdopodobnie za Konrada, margrabiego Marchi Północnej. Gertruda została zakonnicą w benedyktyńskim klasztorze w Cfifaltyn. Zaś mężem Dobroniegi Ludgardy był margrabia dolnoużycki Dytryk II. Judyta wyszła za Ottona I, margrabiego Brandenburgi, a najmłodsza Agnieszka pojęła za męża wielkiego księcia kijowskiego Mścisława. W 1116 roku Bolesław zajął dwa grody na Pomorzu, a trzy lata później udało mu się pokonać i wziąć do niewoli dwóch pomorskich książąt. Jeszcze w tym samym roku przyłączył całe Pomorze Wschodnie do Polski, a swój wzrok skierował następnie ku zachodniej części krainy. Tak pisał o tym w jednej ze swych prac Teodor Tyc. Słyszymy o wielkiej bitwie pod Grodem Nakłem na Pomorzu Zachodnim, zakończonej pogromem i rzezią Pomorza. Szczecin zdobył Bolesław w zimie, gdy mrozy ścięły rozlewiska wód i umożliwiły oblężenie. W roku 1123 prawdopodobnie walczył Bolesław o wyspy Uznam i Wolin. Przeszedł przez morze, jak z dumą donoszą nasze roczniki. Podbojowi ziem pomorskich towarzyszyła akcja chrystianizacyjna. Pierwszą próbę nawrócenia pogańskiej ludności podjął hiszpański biskup Bernard, jednak jego misja zakończyła się niepowodzeniem. W 1124 roku do Polski wysłany został papieski legat, biskup Idzi, który skupił się na organizowaniu diecezji we Włocławku oraz Lubuszu. Nad całością działań na Pomorzu Zachodnim czuwał z kolei Otton z Bambergu. Choć wyprawa biskupa zakończyła się sukcesem, to w późniejszym czasie wybuchła reakcja pogańska w Szczecinie i Wolinie. Znów wezwany został Otton, tym razem jednak nie przez samego Bolesława ale przez jego lennika, księcia pomorskiego, Warcisława. Dla Krzywoustego był to jasny sygnał, że pomorski władca dąży do usamodzielnienia się i zrzucenia polskiego zwierzchnictwa. Bolesław nie zamierzał biernie przyglądać się poczynaniom lennika i zagroził interwencją zbrojną. Dzięki talentom dyplomatycznym Ottona, sprawę udało się rozwiązać w pokojowy sposób. Polska potwierdziła swe prawa do Pomorza Zachodniego, a sam biskup wrócił z wyprawy przez gniezno, gdzie pojawił się również Warcisław, który oddał cześć relikwiom świętego Wojciecha. Choć zwieńczeniem działań misyjnych miało być utworzenie biskupstwa pomorskiego, to ostatecznie celu tego nie udało się zrealizować. Warto zaznaczyć, że wspomniany książę pomorski dawał się we znaki Bolesławowi również w późniejszym czasie. Nie chcąc pozwolić mu na swobodne działanie, Polski władca zawarł sojusz z królem duńskim Mikołajem. Sytuacja w Europie zaczęła się dynamicznie zmieniać. W 1130 roku zmarł papież Honoriusz II, a jego miejsce na stolicy Piotrowej chcieli zająć Innocenty II oraz Anaklet II, wybrani przez opozycyjne względem siebie grupy. Doprowadziło to do schizmy w Kościele katolickim. A poszczególne państwa opowiedziały się za jednym z kandydatów. Polska poparła w tym konflikcie antypapieża Anakleta, co okazało się nietrafioną decyzją. W 1133 roku król niemiecki Lotar III wsparł Innocentego i wyruszył do Włoch wraz ze swymi wojskami. Oczywiście miał w tym swój interes. Przywoływany wielokrotnie Teodor Tyc zauważył, że monarcha chciał, tu cytat, wywalczyć papieżowi Rzym. A sobie koronę cesarską. Udało mu się to, wskutek czego duchowieństwo niemieckie zyskało w kurii papieskiej ogromne wpływy. Arcybiskup Norbert, korzystając z fałszywych dokumentów, przekonał w końcu innocentego do podporządkowania polskiego kościoła Metropolii w Magdeburgu. Był to olbrzymi cios w podstawy władzy Bolesława. Jakby tego było mało, polskiemu księciu nie udało się wprowadzić swojego kandydata Borysa na tron węgierski. Który ostatecznie przypadł wspieranemu przez lotara Beli II. Krzywołysty zdał sobie sprawę z tego, że dopóki papież i cesarz mówią jednym głosem, jego agresywna polityka może jeszcze bardziej osłabić Polskę. Z tego względu zdecydował się na kompromis, o którym wybitny historyk Gerard Labuda pisał następująco. Zgodził się więc w roku 1135 w Merseburgu na wznowienie opłat trybutarnych oraz uznał się za lennika cesarskiego z terytorium Pomorza Zachodniego i Rugi. W sumie, mimo powodzeń i niepowodzeń, były to poważne osiągnięcia. Utrwalały one za stosunkowo niski trybut suwerenne stanowisko Polski w skali międzynarodowej, zarówno w stosunkach z papiestwem i cesarstwem, jak i też z najbliższymi sąsiadami. Wraz z biegiem czasu sprawy przybrały korzystniejszy obrót dla polskiego księcia. W 1136 roku papież Innocenty II, w buli ex commisso Nobis Adeo, uniezależnił polski kościół od arcybiskupstwa w Magdeburgu. Jeszcze za życia Bolesław, być może mając w pamięci konflikt ze Zbigniewem, zdecydował o przyszłym kształcie państwa polskiego. Po jego śmierci kraj miał zostać podzielony na dzielnice, nad którymi władzę sprawować mieli synowie władcy. Adam Dylewski zwrócił uwagę na fakt, że w statucie dynastycznym, zwanym Testamentem Krzywołstego, książę ustanowił zasadę senioratu, w myśl której zwierzchnictwo nad pozostałymi braćmi sprawował zawsze najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów. Do seniora należała dzielnica senioralna ze stolicą w Krakowie, której, wedle pierwotnych założeń, nie wolno było dzielić. Choć Bolesław miał dobre intencje, to nie wziął pod uwagę, że synowie mogą w przyszłości nie zastosować się do jego poleceń. O tym już jednak nie było mu dane się przekonać. Bolesław Krzywołusty zmarł 28 października 1138 roku w Sochaczewie, a jego ciało zostało złożone w katedrze płockiej. Choć za życia nie udało mu się sięgnąć po koronę królewską, to został przez potomnych zapamiętany jako jeden z najwybitniejszych polskich władców. Jak zauważył Sławomir Leśniewski, książę zwany przez Galalwim szczenięciem wziął udział w około pięćdziesięciu bitwach, przy czym przegrał tylko jedną. Był nie tylko świetnym strategiem i doskonałym wojownikiem, ale także dobrym politykiem. Wszystkie te talenty pozwoliły mu przyłączyć do Polski nowe ziemie i zostać zapamiętanym jako zdobywca pomorza. Choć chciał, aby po jego śmierci państwo rosło w siłę, to podjęta przez niego decyzja stała się przyczynkiem do rozbicia dzielnicowego. To już jednak temat na inny odcinek.